TVN wśród obsad swoich produkcji ma wiele gwiazd dużego formatu, które w licznych wywiadach komentują również wydarzenia niezwiązane z show biznesem. Tym razem jeden z aktorów opowiedział o swoich odczuciach oraz przemyśleniach związanych ze śmiercią Pawła Adamowicza. TVN ma na swoim koncie wiele produkcji, które stały się prawdziwymi hitami. To właśnie dzięki nim wiele aktorów i aktorek na dobre zaistniały w świecie show biznesu. Jednym z gwiazdorów stacji jest Michał Mikołajczak, znany z takich seriali jak Prawo Agaty, Na Wspólnej, czy Zakochani po uszy. Aktor podczas jednego ze swoich ostatnich wywiadów podzielił się ze wszystkimi swoimi przemyśleniami dotyczącymi tragedii, która miała miejsce podczas 27. finału WOŚP.Gwiazda TVN o śmierci Pawła Adamowicza nie ulega wątpliwościom, że atak na prezydenta Gdańska wstrząsnął całą Polską. Wiele osób nadal nie może otrząsnąć się po tamtych strasznych chwilach. Co więcej, śmierć Pawła Adamowicza sprawiła, że Polacy zaczęli bardziej zwracać uwagę na problem nienawiści i niepotrzebnej przemocy. Zaobserwować mogliśmy również przynajmniej chwilowe pojednanie, które nastąpiło zarówno wśród obywateli, jak i polityków. Jednak sam Mikołajczak nie wierzy w to, że takie nastroje długo się utrzymają. Okazuje się również, że aktor miał możliwość osobiście poznać Pawła Adamowicza, a nawet zjeść z nim wspólny obiad. Mikołajczak zapamiętał polityka jako bardzo wesołą osobę, którą lubiłeś zaledwie po wymianie kilku zdań. Dlatego właśnie wydarzenia z tamtego felernego dnia tak mocno na niego wpłynęły. Aktor został również zapytany o to, jak jego zdaniem będzie wyglądał przyszłoroczny finał WOŚP. Gwiazdor stacji TVN przyznał, że całym sercem wspiera fundację Jurka Owsiaka i dla niego faktycznie orkiestra powinna grać do końca świata i jeden dzień dłużej. Zaznacza również, że Paweł Adamowicz bez wątpienia nie chciałby, żeby fundacja przestała funkcjonować, przez to, co się stało w Gdańsku. Trzeba pamiętać, że polityk również angażował się od wielu lat w zbiórkę na rzecz WOŚP. Na pewno jego testamentem nie byłoby to, żeby po tym tragicznym wydarzeniu orkiestra przestała grać i się to wszystko skończyło, wyznaje aktor. Śmierć Pawła Adamowicza bez wątpienia będzie do nas jeszcze nie jeden raz wracać. Jednak warto teraz przysiąść i zastanowić się, co można by zmienić, aby więcej nie dochodziło do tego typu tragedii. Miejmy nadzieję, że ta katastrofa nie odbije się negatywnie na przyszłorocznym finale WOŚP.